Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. Mamy środę i zaczynamy od bezsensownej strony wojny Androida z iOS-em. W sensie, ja całkowicie rozumiem, że pewne rzeczy wchodzą szybciej tu, później tu, jedni od drugich zrzynają i spoko, fajnie, w końcu dobrze, jeżeli sensowne rozwiązania pojawiają się na obu platformach, no bo tak na dobrą sprawę mamy dwie liczące się platformy. Natomiast powinny być też takie miejsca, gdzie jakby ta wojna jest zażegnana dla dobra nas wszystkich. Bo tak na dobrą sprawę, jakby zamykanie się w tym miejscu na jeden ekosystem danemu producentowi nic nie daje, a otworzenie się na drugiego dałoby znacznie więcej. I oczywiście nawiązuję trochę do tych RCS-ów, do tego wszystkiego, co się powiedzmy zmieni niedługo. To jest jakby ten jeden z tych kroków, gdzie rzeczywiście łatwiej będzie korzystać z urządzeń i po prostu jak wyślemy film czy zdjęcie w dobrej jakości, to mamy pewność, że ono dojdzie powiedzmy do odbiorcy, nawet jeżeli jest użytkownikiem Androida, albo w drugą stronę w dobrej jakości, a nie że będziesz miał zdjęcie z MMS-a czy film w jakiejś tam podłej jakości. Ale mowa o tym, co Google wprowadza póki co w Stanach i w Kanadzie, ale pewno niedługo będzie to dostępne szerzej, a mianowicie jeżeli nasze urządzenia z Androidem, i teraz nie chodzi tylko o smartfony i tablety, ale również pewno później będą zegarki, docelowo również z tego co widziałem, producenci słuchawek się będą do tego podłączać. I chodzi o to, że po prostu jeżeli nie będziemy mieli włączonego internetu, bo do tej pory tak było, czy jest na iOS-ie, a na Androidzie nie, to będzie można znaleźć takiego zgubionego smartfona po Bluetoothie. W sensie nawet jeżeli nie będzie internetu, to po Bluetoothie będzie wyszukiwał jakby dodatkowych urządzeń, które gdzieś tam znajdą się dookoła, czy jeżeli ktoś tam gdzieś będzie przechodził, czy coś, ten deseń, tak jak smart tagi po prostu, no i będzie informował, że hej, takie urządzenie o takim numerze seryjnym, z takim ten jest tutaj w tej lokalizacji, a tak na dobrą sprawę ten sprzęt dostępu do sieci nie będzie miał. Piksele w ogóle te najnowsze będzie można lokalizować nawet po wyłączeniu, więc to jest też super sprawa, jak się rozładuje urządzenie do zera i się wyłączy, więc super sprawa, co powiedzmy w przypadku iOS-a już jest, czy ogólnie iPhone'ów jest dostępne. No i wszystko było super, gdyby nie to, że cały czas te dwie usługi są na siebie zamknięte, w sensie o ile łatwiej by było, gdyby powiedzmy w jednym kraju, gdzie bardziej popularny jest Android, a w drugim, gdzie iOS bardziej popularny, żeby jednak te inne urządzenia też były wykrywane i tak samo wszystkie smart tagi i tak dalej, żeby one się komunikowały między sobą, niezależnie o jakim systemie mówimy. Nie wiem, czy producent dany, czy nie wiem, producent jakiegokolwiek smartfona Androidzie, czy Apple by straciło na tym, że zwiększyła się baza użytkowników, którzy mogą znaleźć nasze zgubione urządzenie. Nie wiem, nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem, a myślę, że taka współpraca byłaby dużo bardziej sensowna. Natomiast w świecie Androida dużo się zmienia, jeżeli chodzi o Find My Device i dobrze, fajnie, bo to jest kolejny element do tego, żeby rozbudować ekosystemy i czuć się trochę bardziej pewnie, że ewentualnie, jeżeli któreś urządzenie gdzieś zgubimy, nawet będzie bez dostępu do internetu, bo na przykład, nie wiem, kartę SIM ktoś sobie wyjmie, albo no bo dostać się do urządzenia nie można, no to w taki sposób takie urządzenie będzie można znaleźć. Więc to jest dobra droga. Szkoda, że jakby te dwa skrajne obozy cały czas idą osobno. Motka niedługo wypuszcza nowe smartfony. Jakieś tam powiedzmy konferencje gdzieś potajemne trwają. Niedługo pewne smartfony się pojawią. No i mowa oczywiście o Moto Edge 50 Pro jako tym takim flagowym modelu. Motka już dawno odpuściła ten wyścig, jeżeli chodzi o powiedzmy najnowsze procesory i tak dalej, bo to jakby nie ma znaczenia. Moim zdaniem sensownie, w sensie okej, nadal głupio, że kupujesz za ileś tysięcy telefon, który nie ma flagowej specyfikacji, natomiast oni skupiają się jednak na innych rozwiązaniach, żeby powiedzmy były lepsze ekrany, nie wiem, większe baterie, lepsze zestawy aparatów. No i okazuje się, że Moto Edge 50 Pro w Europie ma kosztować 700 euro w konfiguracji 12512, więc to nie będzie mało. A na pokładzie mamy Snapa 7 generacji trzeciej. To nie będzie jakiś, znaczy nadal to będzie procesor, który będzie pozwalał pewno na taką codzienne działanie bez zarzutu, natomiast no, w dobie tego, jeżeli mówimy o smartfonach, które są dość drogie, a pewno raczej to będzie u nas powyżej 3 koła, no spodziewamy się powoli, że to jednak będzie Snapdragon topowy albo jakieś konkurencyjne rozwiązanie, które będzie z tego roku. Mam wrażenie, że użytkownicy i wy często też o tym piszecie, że macie jakąś taką niechęć do kupowania sprzętu, nie dlatego, że nie jest dobry, tylko że po prostu nie dostaliście tego, jakby co powinno się znaleźć w danym urządzeniu w danym roku i jakby całkowicie to
No rozumiem, to jest tak, jakbyśmy teraz wyszli z jakimś aparatem, który jest główny 12 megapikseli czy 10 we flagowym smartfonie. Wiadomo, że nawet jeżeli byłaby to jakaś kosmiczna technologia, to efekty nie byłyby tak dobre jak przy tych 50 czy 200 megapikselowych aparatach, gdzie można powiedzmy więcej uzyskać detali. No i byłby to jakiś regres w każdym stopniu, tak na dobrą sprawę. Więc gorszy procesor też pewno dla wielu osób tak naturalnie jest powiedzmy do odrzucenia. Bardzo często niesłusznie, tak? No bo chociażby przy Honorze V2 pokazywałem, że Snap 8 generacji drugiej nadal jest super procesorem, który świetnie sobie radzi. Tak jak ja teraz wracam do jednego z moich ulubionych smartfonów, czyli Mate X3, który ma Snapa 8 z plusem pierwszej generacji. Nadal działa po prostu fantastycznie, jakby tu się za dużo nie zmieniło. Myślałem, że to szybciej pójdzie, w sensie mowa teraz o Disney Plusie, który mówi, że no kończy się era udostępniania haseł, idą w stronę Netflixa. Mówiłem to wielokrotnie, że jakiś producent, nie wiem, czy telefonów, czy usługi zaczyna coś robić, eksperymentuje i okaże się, że rynki to zweryfikują na początku, że o nie, no to tak nie można, przecież w ogóle jak to, kto tak widział. I po czasie wychodzi na to, że firma nie straciła, nawet na tym zyskała i nie pójdą bankowo w tą samą drogę, tak? W sensie zawsze ktoś musi być, kto spróbuje. Tak samo jest ze wszystkim, w sensie znikające adaptery z pudełek, tak? Wszyscy mówią, no jak to, nie? Przecież Samsung się śmiał, przypominam, z Apple, tak? A rok później już tych adapterów też nie było, więc jest to naturalna droga, więc zawsze te wszystkie eksperymenty są takie dość ryzykowne, bo jeżeli komuś wyjdzie i nie wleje się zbyt dużo hejtu na danego producenta czy też usługodawcę, no to jakby oznacza to mniej więcej tyle, że za chwilę pojawi się to również w konkurencyjnych rozwiązaniach. No więc Disney Plus też się przymierza do tego, żeby wprowadzić ograniczenia, no i koniec z udostępnianiem haseł. Zobaczmy, moje stanowisko w tej kwestii jest znane, ja mówiłem o tym w przypadku Q&A, że jeżeli jest w regulaminie napisane, nie wiem, tak jak w każdym innym regulaminie, tam wiadomo, że nikt tego nie przestrzega, tak jak ludzie klną na YouTubie, chociaż nie powinni, bo materiały powinny być przeznaczone dla całych rodzin, tak jest w polityce AdSense'a. Natomiast jeżeli mówimy o streamingu, jeżeli jest zapisane, że to jest ty jesteś właścicielem konta, ty opłacasz, to tak na dobrą sprawę no, powinno być to w ramach twojego ogniska domowego. Natomiast ja bym tu zrobił wyjątek, że jeżeli są rodziny, gdzie rzeczywiście ktoś często wyjeżdża, tak, albo nie wiem, no, często jest tak, że ktoś mieszka za granicą i dolatuje, to powinien być ten wyjątek, że ten właściciel konta może tą jedną osobę powiedzmy jakby zwolnić z tego limitu i tak to moim zdaniem powinno być. Ale z drugiej strony, skoro Netflix zyskał 100 tysięcy kont od momentu, kiedy wprowadził to rozdzielanie i jakby brak możliwości współdzielenia konta, no to ceny powinny spadać, tak, no bo jakby liczba subskrybentów się zwiększyła i jakby dzięki temu ograniczeniu takim dodatkowemu jakby firma więcej zarabia. A jednak dzieje się w drugą stronę i te jakby ceny są systematycznie podnoszone. To akurat nie jest dobre. I na końcu takie krótkie wiadomości. Pierwsza z nich to właściwie co tydzień dostajemy jakiś update odnośnie albo iPhone'ów, albo nadchodzących Foldów, więc okazuje się, że Fold 6 ma zmienić swoje rozmiary, więc będą inne proporcje i myślę, że to może ewentualnie ludzi gdzieś tam przekonać, natomiast z drugiej strony chyba to są na tyle duże zmiany dla Samsunga, że nie pokuszą się o zmianę, jeżeli chodzi o aparat, bo mają być wszystkie obiektywy 1:1 jak w Foldzie 5. Więc jeżeli ktoś liczył, że będzie tutaj, nie wiem, jak w Mate'cie chociażby jakiś peryskop, no to sorry, chyba jednak nie. Szkoda, w sensie, no nie wiem, wydaje mi się, że można było podciągnąć te aparaty troszkę, chyba że rzeczywiście tak będzie, że będzie Fold 6, będzie 6 Ultra, który wskoczy tutaj z większymi matrycami, z peryskopami i tak dalej. Zobaczymy. Są nowe informacje odnośnie baterii, jeżeli chodzi o iPhone 16, tam część iPhone'ów małych będzie miała nieco większą baterię, wersja 16 Plus będzie miała mniejszą, więc różnica między tymi modelami, gdzie one właściwie tylko się różnią baterią, tak na dobrą sprawę i wielkością ekranu, będzie coraz mniejsza, więc coraz więcej osób będzie sięgało po zwykłą wersję. Natomiast moje ogólne oczekiwania co do iPhone'u w tym roku są, bym powiedział, małe. Na pewno bym chciał, żeby iPhone 16 Plus miały ekran 90 Hz. To jest taka rzecz, która uważam, że jakby może nie, że zamknęłaby usta powiedzmy krytykom, ale by nas wprowadziła w ten świat w 2024. Jeżeli nadal będzie to utrzymywane, że mamy, nie wiem, 60 Hz w telefonie za tyle pieniędzy, jest to naturalnie bez sensu, bo o tym telefonie będzie można powiedzieć dokładnie to samo, co w zeszłym roku. A odnośnie modeli Pro, no ja przyznam szczerze, że wydaje mi się, że Apple trochę doszło do ściany, w sensie okej, no może zmienią później ten otwór, że będzie pod ekranem, że to Face ID będzie pod ekranem, spoko, zostanie tylko
otwór na kamerę. Okej, natomiast co tak na dobrą sprawę da się zmienić w tym iPhone'ie? Ile mogą jeszcze gdzieś tam zrobić? No dużo będzie, jeżeli chodzi o system, że będziesz mógł dowolnie sobie umieścić ikonki, będzie oczywiście sporo AI i tak dalej. Właściwie chyba w tym roku na tym się skupią. No ale to jest, nie wiem, no, moim zdaniem to jest też taki jasny przykład już dla samego Apple, że hej, no w klasycznych smartfonach nie za dużo jesteśmy w stanie więcej wymyślić. W sensie, no nie wiadomo jakie by były te zmiany, ludzie się tym jakoś specjalnie nie zachwycą. Oczywiście będzie się sprzedawał. I przyznam szczerze, że ja już też czekam na tego składaka od Apple, bo no okej, okay, no zmienia się coś tam w aparacie, poprawiają trochę specyfikacje, jaśniejsze ekrany, mocniejsze specyfikacje, lepsze baterie, ciut, no genialnie, tak? No ale jakby innowacji tutaj jakiejś gigantycznej nie ma. Ekrany już 2-3 lata temu były super widoczne na słońcu. Myślę, że producenci bardziej powinni powalczyć na baterie, na tym jak są chłodzone telefony, żeby się nie przegrzewały właśnie w takich skrajnych warunkach, żeby można było go spokojnie sobie odłożyć na plaży i się nie przejmować, że zaraz telefon się zagotuje, jak odpalisz jakąkolwiek aplikację. Są oczywiście większe, mniejsze zmiany w aparatach i tutaj są jakieś tam różnice. Na to myślę, producenci głównie się ścigają i gdzieś tam walczą o ten rynek właśnie osób, które jakby stawiają na fotografię najbardziej. No ale come on, już moglibyśmy mieć tego składek od Apple, to już naprawdę wypada. I na końcu chcę was przestrzec przed czymś, bo widzę, że wszyscy się ekscytują. Bardzo dużo osób pisze, że nowy Fold 6 będzie wersja FE, że zegarek FE, że ten próg wejścia jak się obniża, powiedzmy, żeby wejść w ekosystem. Może w przyszłym roku nowy iPhone SE wyjdzie i w ogóle no wow, super, że się zmieni i tak dalej. Znaczy, ja informuję, że takie podejście, czyli wypuszczanie pseudoflagowca w niższej cenie, jakby zawsze skutkuje dokładnie tym samym. Tym, że ceny się rozjeżdżają, bo na początku powiedzmy, o, może ta cena nie jest jakaś taka zaporowa, że jednak flagowy składek będzie ciut tańszy, a okazuje się, że po roku powiedzmy telefon albo się nie zmieni, jeżeli chodzi o tą podstawową wersję, tą budżetową, taką SE, czy FE, czy jakkolwiek byśmy ją Lite nazwali, a te wersje Ultra zaczynają odjeżdżać. Później wszystko się winduje do góry. Przerabialiśmy to już powiedzmy i nie wiem, 3-4 lata temu i wcześniej, jak wychodziły wszystkie modele jakieś Lite, FE i tak dalej, więc przestrzegam, że wyjście zawsze takiego modelu to jest spoko, fajna sprawa, że więcej osób będzie w stanie, nie wiem, kupić sobie lepszy telefon, nie wiem, z peryskopem, lepszy telefon składany, lepszy telefon powiedzmy, nie wiem, z OLEDem i w ogóle, natomiast docelowo później te ceny i tak windują się do góry, więc to takie jest połowiczne cieszenie się i później to tak wygląda jak zawsze niestety. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam oczywiście do innych, jutro mam dla was recenzję, myślę, że wiecie o jaką chodzi, jak kto nie wie to będzie miał niespodziankę, ale będzie grubo gamingowo, jeżeli chodzi o smartfony. Tak czy siak w tym tygodniu powinna się pojawić jeszcze jeden materiał, gdzieś tam powiedzmy może w sobotę, no i Q&A klasycznie w niedzielę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Tech Newsów, no i cześć.